Jezus widzowie, co ja mam robić? Nie, co ja mam robić? Spider-Botem nic nie zrobię, nic nie wskuram. Ja cię kręcę, gdyby mógł mi ktoś powiedzieć, doradzić, coś zrobić. Dobra, wracam. Halo, Lufer? O, Martyna? No, tak. Czemu nie odbierałaś? Czemu nie byłaś ten dostępna? No bo nie było mnie przy telefonie akurat. Prysznic zbrałam. Ja ci kręcę, no Wednesday, słuchaj, Martyna. Co ja mam robić? Jest alarm, zaraz tutaj będzie zgraja pewnie ludzi z tego, z ochrony. Co ja mam zrobić? Bo mam tutaj zbroję Starka. No to zakładaj ją. Założyć ją? Tak, zakładaj ją. Zwariowałaś? Nie mogę jej założyć. No a co innego zrobisz? Musisz teraz to zrobić, bo później nie będzie innej okazji, bo ci ochroniarze zabroją te stroje. Dobra, masz rację w sumie. Okej, dobra, dobra, dobra. Wchodzę na górę i się łączę ze strojem. Dobra. Tam się nie zmieszczę, co ja mam zrobić. Dobra, widzowie, mam bardzo zły plan. Bardzo zły. Dobra. Dobra, Wednesday, jestem przy strojach. Który mam wybrać? Weź ten pośrodku najlepiej. Ten pośrodku? Dlaczego ten pośrodku? Dlaczego nie ten po lewej, ten po prawej? Dlaczego akurat ten? No bo chyba w nim najczęściej jest, co nie? No to chyba najgorzej, nie? No to przestań, bierz ten! Dobra, biorę ten środkowy. No i będzie przypał. Dobra, odpalam go! Wchodzę! Wednesday! Co się stało? Zepsuło się to, jak to wszedłem! Co? Jak się zepsuło? No zepsuło się! Co ty zrobiłeś? Nie wiem, to jest jakieś malutkie coś, nie wiem. Boże święty Luther. Iron Man's Arc Reactor. Reaktor? No reaktor jakiś. Co ty zrobiłeś? Co mam z tym zrobić? Skąd ja mam wiedzieć? Ej, Wednesday! Co? Mam to na klatce piersiowej. No to chyba dobrze. Czekaj, nacisnę w to dwa razy. Wednesday! Odpal kamerkę, widzisz to? Widzę! Patrz. Co ty masz na sobie? Co to jest? Wow! To jest! Kochani, za to musi... O! Musi być zostawiona łapka w górę! Zostawcie! Dobra. Lufer, leć stamtąd, bo mam się w kamerę budynku, bo policja już tam leci! Co? No tak! Ja nie potrafię latać! Dobra. Wiesz, jak spadnę w stroju, nawet Ironmana nie wyląduje jakoś ten... To będzie przypał? Trudno. Będzie przeogromny przypał. Przeogromny... Wow! Wednesday, widzisz to? Widzę. Ja latam! Odpalaj! Jest! Wracam do domu. Wednesday, co ja mam zrobić? No... Musisz teraz pójść Przemkowi pomóc i go w ogóle uwolnić i nie wiem. Ale mam wykorzystać ten strój. No tak, a co innego? Od kiedy śpi? Nie wiem, jak się umyłam, to już leżał. Ja ci kręcę, to jest masakra, ja mam stary, chciałem do ciebie powiedzieć, ja mam tyle stary, tam tych takich... Stary, stary. Ja mam tyle tych rzeczy tam wokół głowy, w sensie jak wchodzę w maskę, to ja widzę tyle tych kontrolek i tak dalej. Dobra, mam pomysł taki. Jutro od razu, jak wstaniemy z rana, no, od razu polecę tam do tego więzienia i wrzucę tam Spider-Bota. Jak wrzucę tam Spider-Bota, pójdę do... Tak. Polecę tam do Przemka i poinformuję go, że następnego dnia uratuję go i rozwalę całe to więzienie. Co? Jak możesz rozwalić niby całe więzienie? Całe więzienie rozwalimy. Dosłownie całe. To jest więzienie... Chcesz tych wszystkich... Nie, uwolnimy ich, ale to więzienie trzeba zniszczyć. To jest to więzienie, w którym był ten generał, pamiętasz? No wiem, pamiętam. Trzeba go zniszczyć, wyrównać z ziemią. Ale przecież tam są też niebezpieczni ludzie. Nie, bo się tam wszystko. Martyna, słuchaj, ja sprawdziłem wszystkie akta. Te osoby
siedzą za jakieś tam batoniki, nie batoniki, za jakieś proste rzeczy. Aha. To jest takie więzienie, że takie, nie wiem, komuś się coś nie spodoba, od razu zamykają. Musimy ciszej mówić, bo widzę, zaraz będzie. Właśnie miałam mówić, żebyś trochę ciszej mówił. Kochani, jeżeli chcecie, żebym całą moc tego stroju odblokował, to zostawcie, kochani, uwaga. 6000 łapek w górę. Nie do północy, ale do godziny, słuchajcie, 17 jutro musicie wbić 6000 łapek w górę. To jutro wykorzystam całą moc stroju. Dzisiaj idziemy na pewno do Przemka, używając Spiderbota. Więc kochani, zostawcie łapkę w górę właśnie tutaj, o. No i kochani, jeżeli chcecie dołączyć na nasze serie, zostać wylosowanym, to subskrybujcie kanał właśnie tutaj. Zostawcie dzwona, zostawcie łapkę w górę, o której wam mówiłem, i napiszcie komentarz do losowania. Nowy strój Ironmana, to przypnę wam serducho każdemu bez wyjątków. Kochani, bardzo ważne jest to, że na odcinki moje można dostać się też będąc wspierającym. Więc jeżeli chcecie sami nagrywać, nas poznawać, poznać mnie, Martynę, to słuchajcie, wspierajcie kanał właśnie tutaj, o, oczywiście emeraldowo. I zapraszam was na nagrywki. Niedługo dla wspierających będzie taki fajny filmik, jak dołączyć, jak zainstalować TeamSpeak'a i tak dalej. Ale to teraz nie jest ważne, bo teraz musimy zaplanować to, co my zrobimy. Słuchaj, Martyna, co ty robisz? Chowam się. Dobra, idziemy spać, ja śpię na kanapie. Albo na fotelu, ty na kanapie się połóż. Nie, kochani, bardzo ważne jest też to, żeby was poinformować o tym, że mam też drugi kanał. Nazywa się Luferek Games. Staram się na nim tak samo bardzo jak na tym głównym. Nagrywam również z Martyną, ze Smolaksem, z Gircikiem, więc kochani, chciałem was cieplutko zaprosić po tym odcinku na mój odcinek na kanale Luferek Games. Teraz nic nie róbcie, tylko po prostu przejdźcie po tym odcinku na kanał Luferek Games. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. I słuchajcie, pokażę 20 najnowszych subskrybentów jutro na odcinku na Luferek Games, jak zasubskrybujecie tam kanał i skomentujecie odcinek najnowszy. Dobra, idziemy spać, Mercy. Nie śpi tutaj! Ja śpię na wycieraczce. Nie, no moglibyście w końcu coś dać do jedzenia. Jestem chłodny. I może w końcu byście mi kibel zamontowali z powrotem. Mam tylko papier. Jak robię kupę, to muszę wszystko przez okno wyrzucać, no. Bo tu teraz też jest zatkany. Spider-Manie, wypuść mnie. Proszę ludzi, on jest, miał przyjść po mnie, no. Taki z niego super bohater miał mnie uwolnić, ale tak go kocha, bo to jest bohater numer jeden i bym wyszedł za niego za mąż, ale no, gdzie on jest? To miałem mi pomóc, żeby zdobyć zbroję tego blaszaka Ironmana, no. Jeszcze wobec swojego idola będę musiał mu ukraść rzecz, która jest jego, no nie wierzę w to, no. Jeszcze jakoś tego zielonego harpa będę miał złapać, tylko ciekawe jak. Przemek, myśl, ale najpierw to musisz jakoś stąd wyjść. Odrobiłem matkę? Chyba odrobiłem matkę. Polski też? Chyba też, nie wiem. Nie dają mi lekcje, mi dają z miesięcznym opóźnieniem. Wypuśćcie mnie stąd, albo dajcie mi jakiegoś kolegę tutaj celi, bo ja zaraz nie wytrzymam. Zaraz znowu wymyślę lek na raka, no kurde. Gdzie ta ruda małpa? Wypuść mnie, ty FBI-ko! Rozkochała mnie w sobie, jeszcze mi złamała serce, tak jak Andrzej. Rudy mnie wierzę nigdy, już nigdy w rudą nie uwierzę. Sam jestem rudy. Dlatego może koledzy do mnie nie piszą. Ciekawe, czy Luferek coś tam mówi. Dajcie mi jakiegoś współlokatora, może być nawet ruda kobieta, albo nie, bo znów mi złamie serce. Dajcie mi kogoś w końcu, no! O, ciekawe, coś tam idzie. Idzie ktoś. Może do mnie w końcu ktoś za zaraz tu. Panowie, mówię. Druga strona. Raz. No ale czemu? Bo tam jest wasza cela. Zaraz to drugo. Ty cela. To niedługo. Co ty robisz? Stop. Jestem niewinny. Ja też. Chodzicie. Raz. A do mnie. Nie chcę. Już idę. Raz. No. Siema, jestem Przemek. Też łeb? Nie. Dobra, nie jest głupi. Bijemy go. Nie, zostaw ze mnie. Panowie, spokój. Bo to z zielonatki traficie. Psuje pan zabawę. Może go pan wziąć? Nie bijcie go. Tego łysego? O, nowe łóżko. Mogę nowe łóżko? Nie. Nazwijcie tańcula. Dlaczego nie? Bo to jest jego łóżko. A dlaczego? I będziesz na ziemi spał. Nazwijcie łóżeczku tańcula. W końcu jestem nad nim. Dla mnie, no! Takie mamy rozkazy. Ciekawe, zapewne ta ruda małpa wam dała te rozkazy, co? Do widzenia! Dawać mi łóżko i kibel! Kibla nie dostaniesz, łóżka też. Macie tam kraty. Dobra. A? Nie mamy kibla.
Nie bez sensu. Ja jestem Psemek, a jak wy się nazywacie? Mówimy mu? Nie, no nie warto. Nie warto. Słyszałeś? No jak masz na imię? Nie, twoje litery, ciciak. Wiesz, kim ja jestem? Wiesz? I... Przyszłym nie prezydentem warto? Sieci Pospolitej. Jestem Przemysław. A ja jestem Przemysław. Nie, ja. Słyszałeś go? No, ty jesteś Przemysław. No ja jestem Przemysław. No dobrze, niech on będzie, jestem Przemek. A ja Bogu Mił. Jaki Szelek? Żelek jesteś? Cześć, jestem Przemek, cześć, jestem Przemek. Miło by was poznać, witajcie w mojej, chciałbym powiedzieć, kuchni, ale to jest cera. Brzydkie. Za co siedzicie? Za niewinność. No tak naprawdę? Za niewinność. Mhm, a ja jestem tancerka baletnicowa. O, miło poznać. A nie, no pogłówki, nie, no pogłówki, no. No nie, tak serio, to za co siedzicie? Ukradłem Snickersa. Takie coś, ten do więzienia dziś. No właśnie, też tego nie rozumiem, dziwne. A ty za co siedzisz? Ukradłem wersalkę przyjacielowi. Nie ma dziwne sensu. Dziwne te więzienie. A ty za co? Podobno powiedziałem, że jesteś Spidermanem i myślę, że ja znam Spidermana, ale tak naprawdę nie znam Spidermana, ale znam za to Tonego Starka, ale Tony Stark na Spidermana. I nie wiem co dalej. Jesteś powiązany z Spidermanem? Powiedz jaki on jest. Powiedz! Nie znam go. No jak Ja chciałbym go poznać, bo jestem jego fanem numer jeden. Ostatnio nawet sikał pod moim domem. Spider-Man sikał pod twoim domem? Tak, Spider-Man sikał pod moim domem. Ale siecią? No siecią. I też nie siecią. Chciałbym mieć taki internet jak Spider-Man. Ale mi nie chodziło o... No dobra, niech ci będzie internet, tak, internet. Wszyscy więźniowie zapraszamy na stołówkę. Cele zostaną otwarte przez naszego komendanta. W końcu jedzenie, w końcu wreszcie coś zjem od tygodnia. Ale ukradłeś jedzenie też, nie? No. No to dobrze. To bardzo dobrze. No. Nie dzielimy się z nim, nie warto. A otóż to. A co macie? Jedzenie. Ale jesteście wredni. Sam jesteś wredny. Wypuśćcie nas na jedzenie, w końcu mnie. Patrz, jaką rybkę wziąłem ze stołówki. Rybka. Mogę? Wybacz się! Wychodzimy z celi, ustajcie w rządkach, macie być grzeczni. O, w końcu, no jedzenie, ja bym od dwóch tygodni, au, mogliście mi wyłączyć ten prąd. Ustajcie w rządku, no ustajcie w rządku, powiedziałem, raz, dwa, bo jedzenia nie będzie. Jestem głodny, chciałbym coś zjeść w końcu, jakieś frytki albo hamburgery, albo... Hot-doga. To wszyscy? Tak! A czy wszyscy są głodni? Tak! Dobrze, to wszyscy gęsiego za mną. Raz, dwa. Maszerujemy. Szybciutko, bo jedzenie wam wystygnie. Jedzenie. Za mną i powoli. W końcu coś zjem, czego mi Smolak nie zje. Przemku, ty wchodzisz ostatni. Czemu? Bo tak kazali. Chodzimy. Raz, dwa. Ale to jest niefajne, mi zajmuje kompromis. No, dobrze, Przemku. Chodź już i bierz sobie jedzonko. Raz, dobra. Dwa. Szybciutko. Szybko. Jedzenie. Ustawcie się w kolejce, więźniowie, którzy jeszcze nie jedli. Raz, dwa. Szybciutko. Szybko. I Przemek oczywiście na końcu ma być. Dlaczego? Rozkazy. Ja dorwę tą brudną Francję, to serio. A czy wiecie, jak wygląda kolejka? Nie tak, przy ścianie wszyscy. Raz, dwa. Ja ci dam przy ścianie. Nie. Pchajcie się tam, nie jestem mały, ja chodzę dopiero do pierwszej liceum. Jezu, można wydawać jedzenie. Co ja mam zrobić? O, dzień dobry. Oj, moi ulubieńcy, kochani. Dzień dobry, bardzo serdecznie. Proszę bardzo, tutaj dla ciebie bebszyczek, tutaj dla ciebie burak i troszkę zepsuty niestety ziemniak, ponieważ innych nam w ogóle nie chcieli dać, proszę. Ale na sama, proszę bardzo, wszystko dla was, kochani. Dalej! A ty to co? Choinki się urwały, że taki mały jesteś? Mogę KFC, proszę pani? Jedyne KFC, jakie masz to w domu. Masz za to dokładkę, jak dla wnosia. Żebyś duży rósł, bo jakiś taki niski jest. O, dziękuję, babciu. Z jego babcia? Babciu, dziękuję. Ty za to, że jesteś rudy, to nie dostajesz ziemniaka. Nie? Dalej! Dzień dobry. A ty to co? Jakaś dziewucha mi tutaj się pałasza. Dla ciebie, proszę bardzo, ziemniak. Dziękuję. Moja linia, nie, taka gruba. Dzień dobry. No proszę dalej. A, dziwnie się, bo teraz mi jedzenia zostaje. A ty to kim jesteś? Dzień dobry. To mi
widzenia! Proszę szybko, mi stąd już! Proszę uciekać! Dalej! Dzień dobry! Ile ty masz lat? 17. Nie wyglądasz! O Boże! Panie władzo! Demon! Tak, demon! Tak. Zielony! Proszę pani, niech mi się uspokoi, to jest normalny więzień, ładnie ubrany, ładna postura. Wszystko pięknie, dać mu jednego ziemniaczka i mu wystarczy. No to marchewkę na poprawę wzroku. Zadam mu herbatkę, proszę bardzo. Dziękuję. Herbatka. Witam. Ja chcę herbatkę i to bardzo, może w końcu coś jedzącego mi smolak nie zje. Marek, szybko! Dobry. Zbawo, co powiedziałeś? Dobry. Mówi się dzień dobry, a nie dobry. Dobry, to komu dobry, temu dobry. Już mi stąd, spadaj. Dobry dzień. Dobrze, panie władzo, ja zamykam kuchnię! Dobrze. To już wszyscy byli więźniowie, więc dobrze, dziękujemy. A ten to co? Ale ładny wnusia! Ojeju, wyglądasz kompletnie jak mój kochany wnuczek, którego straciłam w 96. Dla ciebie to wszystko, proszę bardzo! Nawet podwójnie, proszę! Tutaj, proszę! Dziękuję pani babciu, kocham panią! Nie władzę, bo tam ktoś się bije! Gdzie? Mamo, gdzie się ktoś bije? Słuchaj, młody! Proszę dla ciebie, bo ty wyglądasz jak mój wnusio. Proszę! O, dziękuję. Przypuszka na wyjście! Przepis, idioto! Przewidziałeś jak coś, pani. Tam się nikt nie bił. Proszę już pójść do okulisty. Dziękuję. Wnuszę okulary, a ty to co? Napiszcie komentarz, pani babcia jest najlepsza, ale do kogo ja mówię? Dobra, zjem sobie tutaj, tu jest jakieś wolne miejsce. O, weźmę sobie herbatkę, o. O, cześć młody, ale pana herbata, ta szmuka. Oj, dzięki. Wybiłeś mi cegło. Dobra, mam sobie to drugą chociaż. O, mam drugą, dobra, o, teraz mogę. Nowy, masz herbatę, daj to. Nie. Tu mi wypił całą herbatę. Nawet kobieta mnie wypiła, serio. Zepsute ziemniaki, super, buraczki i mięso. I przepis na wyjście, o co to w tym chodzi? Pan Przemek! Ja nic nie kombinuję. Pani Elżbieta Mąkowska pana wzywa. Elżbieta Mąkowska, to on tam mi złapał, czy tak jak MJ, ja potem cały dzień płakałem na sali. Dobrze, Przemku, już ruchy, nie wyżaj się tu. Nie ma na czasu. Bo do izolatki trafisz, idziesz za mną, raz, dwa. No już idę, no. Prawie co ta ruda wreda małpa, to ode mnie. Przesłuchanie chcę zrobić. A jakie to przesłuchanie? No ciebie, a kogo ma niby przesłuchiwać? Może pana, nie wiem, może pan chce zostać jej nowym mężem. Poprzyku, to się coś nie pomyliło? Panu się coś nie pomyliło? Nie widzę obrotu. Mogę ci to zjeść tam, gdzie słońce nie dochodzić. On mi grozi! Idziemy, raz, dwa, albo ci naprawię ten kiek, chcę do szafy. Tu jesteśmy, zapraszam. O, dobrze, Przemku, chodź. Raz. Dzień. Wow, jak tu pani ma fajnie. Dziękuję, Przemku. Możesz usiąść? No nie wiem, bo pani mi złamała serce. Przemku, ja mam 35 lat, a ty się w niej zakochujesz. Siadaj w tym momencie. Nie wiem, to pani nie zrozumie, bo pani jest tylko starą kociarą. Rudy. Pani też jest ruda. A ty też jesteś rudy i masz okulary, jesteś ślepy. Nieprawda, widzę, bez okularów. A ja w tym wieku nie mam problemów ze wzrokiem jeszcze. No nieciekawe, do tej pary pani nie znalazła faceta. Pójdźmy do sedna sprawy, Przemku. Nadal nam nie dajesz żadnych informacji dotyczących. Mogę dokończyć? No dobra, Jezu. Dziękuję, nie odzywasz się teraz i ja mówię. Chce pani zostać moją walentynką? A chcesz zostać w więzieniu na dłużej? No właśnie. Nie, ale z panią zawsze. Przemku, jeszcze raz tak słowo do mnie, a wylądujesz w pracy. No nie dziwne, że jak pani się tak zachowuje, jak panią nikt nie podrywał. Dobra, no słucham. Dobra, już koniec. Nadal nie dajesz nam żadnych poszlak gorących Spidermana, dlatego dajesz w więzieniu na kolejne 12 miesięcy. Przecież, ale ja mam, proszę pani, mam pojutrze kartkówkę z matką. Nie interesuje mnie to. Nie interesuje mnie to. Wypuśćcie mnie stąd. Dopóki nie powiesz tam tylko Spidermanie, będziesz tutaj siedział. Ale ja nic nie wiem, ruda babo. Niech mnie pani stąd wypuści, jestem niewinny. Przemku, dopóki nie powiesz czegokolwiek o tym Spidermanie, nikt tutaj będziesz siedział. Nic nie wiem. Ci to powtarzam drugi raz. Nie podchodź nic tak nie blisko wie. Do mnie, dzieciaku, ty. Jeden, ty. Jezus Maria, na krzesło. Siadaj. Na krzesło. Bijemy pani, podam panią do sądu. Spiderbot, co on tutaj robi? Nic. Mówię, że pani ma ładne brązowe oczy. Przemek. Przemek, obezwładnij ją i musisz ukraść wszystkie papiery i wrócić do celi, dobra? O,
Halo? Zwariowały? Nie. Wiem, że pani ma dobrze bardzo ładnie. Czujesz? Ma, masz gorączkę? No gorączkę mam, bo panią widzę. A co ty zrobiłeś? Spidermanie, no nie wolno tak. Zbieraj wszystkie papiery, szybko. To są papiery dotyczące ciebie i Spidermana. Jeżeli się ich pozbędziemy, będziesz oczyszczony z zarzutów. Wszystkie papiery. Tutaj też, bo to są listy do ciebie. Przemek, tu! Szybko, zbieraj! Lara, otworzę drzwi, a ty uciekaj do swojej celi, dobra? Dobra. Zestresowałem się, a była taka ładna. Chodź. Zamknij drzwi, jakby nic się nie wydarzyło. Dobra. Chowaj się, ja będę sprawdzał, czy nikt nie idzie. Czekaj, jest cisto chyba. Dobra, idziemy do celi już. Dołącz do nich, Przemek! Już. Raz, dwa, idziemy, szybciutko. Bo zaraz cele zamykamy, szybciutko. No, ustajcie w szeregu, liczymy się. Raz, dwa. Ej, Przemek, ciebie na przesłuchaniu nie miało być? Ale już się skończyło. Na pewno? Tak. Jesteś tego w 100% pewien? No tak, żeby mnie pani Ruda mnie puściła. A czy ja nie mówiłem, że się nie ustali w szeregu? Raz, dwa, do szeregu. Dwóch więźniów tam brakuje. Gdzie jest twój kolej z celi, Przemek? Nie wiem, też byłem na przesłuchaniu. Oni na zmywak poszli, no to wszystko jest jasne. Dobrze, możecie się rozejść do celu. Raz, dwa, szybciutko. Spidermanie, gdzie jesteś? Idę tu, obok schodów. Tu. Idę za tobą, idź ostatni. Kurde, policjant, zobaczymy. Moja cela nie. Przemku, twoja cela jest po drugiej stronie. A, przepraszam. Szybko. Zamykamy cele! Chodź Przemek. Słuchaj, siadaj, bo spadniesz z rowerka. Już jutro, idzie tu. Dobra, zamknął. Przemek, słuchaj, rewolucja. Jutro wszyscy z tego więzienia uciekną. Jak to? Ukradłem strój Tonego Starka. Teraz co zrobiłeś? Ukradłem strój Tonego Starka i jutro wlecę tutaj w stroju Tonego Starka i rozwalę w końcu to więzienie. Nie powinno istnieć, Przemek. Ty to oszalałeś, ty wiesz jak sterować tym? Nie, nauczę się, dam radę. Już to widzę. Naprawdę dam radę. Miałem problemy z wyleceniem i był alarm i mało co ten. Jak ten Stark wróci, to mnie zamorduje. To mnie zabije, on ale... On cię na pewno zamorduje, dobra. Dobra, ale tu chodzi o to, żeby... Nie, ty siadaj. Tu chodzi o to, żeby Halka złapać. Uciekamy z więzienia, mamy twoje akta i skitraj je. Nie masz tej toalety, musisz je skitrać, okej? Okay? Dobra, skitram je, no. Najlepiej schowaj je pod ubrania, dobra? Te papiery, dobra. Co masz, pokaż je. Mam, o. Pod ubrania, chowasz je? Dobra, już. Dobra, widzimy się jutro, okej? Okay? Dobrze, no to już, idź. Idę. Andrzej, czy to na pewno dobry pomysł, żebym ci pokazywał ten strój tutaj, na terenie szkoły? No tak, już tutaj na pewno nie wbije policja, przecież jaki policjant pomyślał, że jakieś dziecko ma strój z tego Ironmana na terenie szkoły? No pokaż. Dobra. To się schowaj przy mnie za drzewem. Gotowa jesteś? No tak! Tak to wygląda. Tak to się prezentuje. No. Potężnie to wygląda. A pokaż inne funkcje. To jest przemocarne. A weź strzel w szkołę. Pewno? No. O. Zrobi. A, uważaj. Patrz to. Czekaj, nie to. Widzisz? Co to? No to jest takie ostre, że masakra. Puka, na mnie. Nie. A pokaż, jak się lata. Patrz. Ja cię kręcę. Widzowie, jak wbijecie 6000 łapek w górę, wbijam do więzienia Przemka i go odbijamy. Więc teraz każdy bez wyjątku w tym miejscu zostawia łapkę w górę. I wielka prośba. Przejdźcie właśnie teraz na ten mój drugi kanał, o którym wam mówiłem, w prawym górnym rogu. Zostawcie pod dzisiejszym odcinkiem łapkę w górę. Mam też tam wspierających, którzy są villagerami. Będą mogli niedługo sobie stworzyć swoje pokoje na serwerze. Więc słuchajcie, wbijajcie w prawym górnym rogu. Była ze mną Martyna. Hej. Trzymajcie się. I papatki. A!